Ósma rozmowa Macron z Putinem od wybuchu wojny. Efektów brak. Kolejna rozmowa Macron z Putinem. Na razie nie ma porozumienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zabiegając m.in. o zawieszenie broni w Ukrainie, poinformował we wtorek wieczorem dziennik Le Monde na swej stronie internetowej, powołując się na Pałac Elizejski. To była już ósma rozmowa Macron z Putinem od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. Francuski prezydent zabiegał o zgodę Putina na zawieszenie broni, ale bezskutecznie. Nie ma porozumienia, na razie nie ma porozumienia, ale prezydent Macron pozostaje przekonany o konieczności kontynuowania wysiłków. Nie ma innego wyjścia jak zawieszenie broni i negocjacje w dobrej wierze Rosji z Ukrainą. Prezydent Francji stoi u boku Ukrainy, cytuje francuski dziennik komunikat Pałacu Elizejskiego. Le Figaro poinformował, że Kreml zakomunikował jedynie, że rozmowa odbyła się z inicjatywy strony francuskiej i dotyczyła sytuacji na Ukrainie, w tym trwających negocjacji między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.